Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jak zwykle korzystamy z gościnności hotelu St. G. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Stowarzyszenie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego, Porozumienie Samorządowe po raz piąty organizuje turniej charytatywny w piłkę siatkową, ale oczywiście najważniejsze jest cel, który robimy, dla którego robimy ten turniej. Dzisiaj jesteśmy obecni z mamą Wiktora Grygla. To jest mieszkaniec miasta i gminy Barwice. Wiktor ma 13 lat, ma wiele niepełnosprawności. Chcemy poprzez nasz turniej zebrać środki finansowe na zakup specjalistycznego urządzenia, które kosztuje około 25 tysięcy złotych, po to, aby można było z Wiktorem się komunikować. Proszę Państwa, nasz piąty turniej to do tej pory zebrane 88 tysięcy złotych na potrzeby dzieci i osób niepełnosprawnych, które zakwalifikowaliśmy do wsparcia. Tego wsparcia potrzeba ogromnie dużo i chciałbym bardzo serdecznie poprosić mieszkańców miasta i powiatu o to, aby jeżeli chcieliby mieć swoje ogromne serce, to aby 20 listopada zechcieli uczestniczyć w naszym turnieju, aby zechcieli uczestniczyć w aukcjach i licytacjach. A kto z Państwa byłby chętny, chciałby podarować różnego rodzaju gadżety na tą aukcję, to zachęcam bardzo serdecznie w naszym biurze na ulicy Mickiewicza 2 w Szczecinku w poniedziałki i w środy możemy tego typu deklaracje przyjmować. Jest obecna pani Beata Piątkiewicz, która będzie do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę o to wszystko, co Państwo uważają, że może być poddane licytacji, aby zostało przekazane, a wtedy Wiktor będzie mógł bardziej mieć większą pomoc na rehabilitację, a szczególnie pomoc na zakup tego sprzętu. Jest z nami obecna mama, tak jak powiedziałem. Bardzo proszę, pani Justyna powiedziała pani coś o tych niedomaganiach i problemie związanym w ogóle z funkcjonowaniem i rehabilitacją Wiktora. To jak już pan powiedział, Wiktor ma 13 lat i chory jest na mózgowe porażenie dziecięce, czterokończynowe. Przeszedł już kilka operacji związane z biodrami i z rękoma, które poprawiły jego komfort życia i żebyśmy go mogli bardziej stymulować i rehabilitować. I na dzień dzisiejszy to właśnie najbardziej jest mu potrzebna rehabilitacja, zajęcia specjalistyczne. No i właśnie ten komunikator, który wiem, że spełnia jakąś rolę, bo Wiktor potrafi wzrokiem się komunikować. No i nie powiem, że też przydałby nam się podjazd na schody, na takie platformy, bo byśmy chcieli sobie zakupić, żebyśmy mogli wjeżdżać jakoś, żeby nam było lżej. No i właśnie te rehabilitacje wszystko i po tych zajęciach widać, że są poprawy Wiktora, że inaczej się rozwija, że idzie do przodu, nie stoi w miejscu. Pani sama wychowuje Wiktora, tak? Tak, sama wychowuję i wszystko leży na moich barkach i robię wszystko, żeby było dla niego jak najlepiej, żeby mogła sobie później spojrzeć w oczy, że zrobiłam wszystko. A Wiktor uczęszcza do szkoły specjalnego środka szkolnowawczego, czy nie, jest na indywidualne chodzi takie na zajęcia? Indywidualne do szkoły w Barwicach, do podstawowej i przychodzą panie nauczycielki do niego na zajęcia. Proszę Państwa, gramy dla Wiktora. My dzisiaj jesteśmy w takich koszulkach dla Wiktora. Kto z Państwa chciałby zakupić taką koszulkę, ona kosztuje tylko 20 zł, możemy ją sprzedać. Nas kosztowała 10 zł, więc 10 zł jest również na konto Wiktora. Od dzisiaj będą w Szczecinku wisiały billboardy, do których Państwa zapraszamy do udziału w tym turnieju. Tak jak powiedziałem, jest również strona Stowarzyszenia Porozumienia Samorządowego, w której informujemy o tym, informujemy o Wiktorze, podajemy numer naszego konta. Tak samo dotyczy to Facebooka. Każdy z Państwa, kto chce w tej akcji uczestniczyć, może swoją tutaj deklarację złożyć. Jest z nami Bożena Kawczyńska, która prowadzi przedszkole integracyjne, ale też jest wiceprezesem naszego stowarzyszenia. Bożena, bardzo proszę, też zachęć naszych mieszkańców. Spektrum choroby Wiktora jest nieuleczalne. Prawda jest taka, że i Wiktor, i mama, przede wszystkim mama, będą do końca życia zmagać się z tą chorobą. Pomóżmy, żeby godnie mama mogła pomóc Wiktorowi, żeby Wiktor miał lepsze warunki, bo każdy malutki krok w jego rehabilitacji dla osób postronnych, nie znających się na chorobie, niewidoczny jest. Natomiast dla mamy, dla specjalistów, to jest ogromny krok naprzód.
pomóżcie, proszę Państwa, i pomóżcie nam w porozumieniu samorządowemu osiągnąć jeszcze większą sumę aniżeli na czwartym turnieju siatkowym. Zapraszamy na turniej. Proszę Państwa, do tej pory zebraliśmy 175 tysięcy. Cztery bale charytatywne, cztery turnieje, trzy bale charytatywne, cztery turnieje. I w zasadzie nie pomagamy porozumieniu. To my deklarujemy swój udział, swój czas, ogromne zaangażowanie po to, między innymi, aby Wiktor otrzymał naszą pomoc. Pamiętajcie Państwo, 20 listopada, sala gimnastyczna przy ulicy Wiatracznej, godzina 9 rozpoczyna się turniej. A później już licytacje, każdy z Państwa, kto będzie chciał w tym uczestniczyć, ma możliwość daru serca dla Wiktora.